Witajcie moi drodzy na kolejnej kartkówce dnia, dziś kartkówka numer 8. Jeśli będzie potrzeba, dzwoń do mnie o każdej porze dnia i nocy. Nie poszliśmy wczoraj na spacer, gdyż wiał silny wiatr. Do zobaczenia na imprezie jutro, przykro mi, nie dam rady. Tomek przyszedł do mnie wczoraj, może wpadniecie do nas w przyszły weekend. Oto 5 zdań, które przygotowałem na dziś. Tradycyjnie za chwilę pauzujecie, filmik ruszy po jakichś 10-15 sekundach i podamy sobie prawidłowe wersje. I oto prawidłowe odpowiedzi. W pierwszym zdaniu kryje się ogromna pułapka dla Polaków. Dlaczego? Po pierwsze, my mamy czas przyszły, jeśli będzie potrzeba. Tu mamy pierwszy tryb warunkowy, czyli zakaz czasu przyszłego po if w znaczeniu jeśli. Czyli dajemy czas teraźniejszy. Po drugie, trzeba było się domyślić, żeby użyć struktury the is, the are, czyli jest, znajduje się. Dlaczego? No bo jak już uzgodniliśmy, trzeba to będzie w czasie teraźniejszym, że jest potrzeba. I zobaczcie, że my nawet jak powiemy w czasie teraźniejszym jest potrzeba, na przykład słuchaj, jest potrzeba, to zaczynamy od czasownika jest potrzeba. Czy w języku angielskim można zacząć zdanie od czasownika is? Absolutnie. Potrzebujemy podmiotu. To przecież nie ja, nie ty. Daje się właśnie the jako podmiot. Także uwaga, to the nie znaczy tam. Absolutnie. To pełni funkcję podmiotu. O tym wszystkim mówiliśmy w lekcji właśnie o filmiku na temat the is, the a. Link macie u góry. Czyli if there is a need, jeśli jest potrzeba dosłownie, a my tłumaczymy jeśli będzie potrzeba. I ta potrzeba jest jak najbardziej policzalna, czyli e. Zadzwoń do mnie, tam u nas polecenie. Także możecie powiedzieć śmiało call me, ale bardzo ładnie to wygląda z czasownikiem modalnym. You can call me, możesz do mnie dzwonić. At any time of day or night. Nie poszliśmy wczoraj na spacer, gdyż wiał silny wiatr. No jest wczoraj, czyli jest przeszłość zamknięta, także tylko i wyłącznie czas past. Wybieramy past simple, bo jest dokonany, nie poszliśmy, czyli we didn't go. Uwaga tu na wymowę, nie przez i, nie didn't, tylko przez i, didn't, bo jest krótkie i. We didn't go for a walk yesterday because, no i tu jest pułapka. Takie zdanie dałem uczniom na lekcji i oczywiście przetłumaczyli to z polskim szykiem zdania, czyli powiedzieli wiał silny wiatr, czyli wiatr my damy na końcu, tak? Wiał silny wiatr, czyli oni powiedzieli was blowing a strong wind. Nie, w języku angielskim podmiot musi być na pierwszym miejscu, czyli najpierw wiatr, czyli a strong wind was blowing. Można też powiedzieć przez konstrukcję the is, the are, tylko w czasie przyszłym the was, czyli był, there was a strong wind. Do zobaczenia na imprezie jutro, przykro mi, nie dam rady, czyli see you at the party tomorrow, I'm sorry. I tutaj bardzo fajna fraza z języka codziennego. Jeśli oni nie mówią, jeśli oni chcą powiedzieć, że nie dadzą rady przyjść, tylko uwaga, to się tyczy tylko przyjścia. O tym mówiłem we filmiku o jest taka prawda, robię taki cykl filmików Everyday English i chyba w części 8 z tego co pamiętam właśnie mówiłem o tej strukturze. Czyli jeżeli nie dam rady przyjść, w tym jest ukryty czasownik come, to oni mówią taką frazą I can't make it, nie dam rady przyjść. W tym jest ukryty czasownik przyjść. Super fraza z języka codziennego. Ale oczywiście mogli się tłumaczyć dosłownie I can't come, nie mogę przyjść, czy też na przykład I'm not able to come, ewentualnie nawet w czasie przyszłym I will not be able to come, czyli nie będę w stanie przyjść. Zdanie czwarte, Tomek przyszedł do mnie wczoraj. Bardzo częste błędy Polaków, nawet nauczycieli, bo z ciekawości sam nieraz podsłuchuję różnych nauczycieli i wszyscy sobie tak mówią, nieświadomie, że mówią źle. Ja też byłem nieświadomy, pamiętam jak studiowałem, tak powiedziałem native speakerowi i on nagle zrobił do mnie taki udał ducha, robiąc coś takiego i ja tak zgłupiałem, co on to wyprawia, a on właśnie udał ducha i potem mi wytłumaczył, że to znaczy Tomek mnie nawiedził, czyli uwaga, nie można tak powiedzieć, Tom came to me, znaczy on mnie nawiedził. Tutaj, żeby było ok, trzeba dodać jakiś przyimek, na przykład came round to me, w sensie wpaść do kogoś, to jest come round. Ewentualnie zwrot przyjść jakby w odwiedziny. Bardzo fajna fraza, bardzo naturalna. Come to visit. I tak mówimy w przeszłości. Tom came to visit me
yesterday. Czyli pamiętajcie, nie wolno tak powiedzieć, Tom came to me. I ostatnie, piąte zdanie. Może wpadniecie do nas w przyszły weekend. Why don't you? Tak robimy propozycję. Why don't you? I teraz tak. Wpadniecie do nas. Come and visit. Taki zwrot tutaj zaproponowałem na razie, bo tu jeszcze będą inne propozycje. I specjalnie go podkreśliłem, żeby skontrastować z tym. Zobaczcie. Tu w czasie pierwszym było Tom came to visit. Czyli ogólnie zwrot jest come to visit. A tu jest come and visit. Niestety taka jest różnica, że tak powiemy w przeszłości, a tak powiemy w przyszłości. Come and visit us, czyli odwiedzić nas next weekend, w przyszły weekend. Uwaga, tu są bardzo częste błędy. Nie mówimy w. Polak chce wcisnąć w, czyli in, bo u nas mówimy w. Czyli nie ma in i nie ma też rodzajnika the. Ktoś powie, że no ale ja widziałem the next weekend. Tak, mogłeś to widzieć na przykład w mowie zależnej, bo to było odniesienie do innego weekendu niż ten najbliższy. Na przykład rok temu ktoś tam powiedział the next weekend, czyli to nie jest ten najbliższy, tylko rok temu. Natomiast jeżeli mamy na myśli ten najbliższy weekend, tylko i wyłącznie next week, next weekend bez the. Zresztą to się tyczy wszystkich innych zwrotów, na przykład w przyszłym miesiącu. Jeżeli mamy na myśli ten najbliższy miesiąc, to będzie next month. I teraz inne propozycje. Zamiast come and visit, zresztą nasz zwrot, nasze to zdanie w tłumaczeniu brzmiało może wpadniecie, to czyli wpaść, to jest coś nieformalnego. Także pasuje użyć jakiś nieformalny zwrot, a nieformalne zwroty to są frejzale. I tu macie do dyspozycji aż cztery. Come round, który tu też proponowałem, albo trzy z drop. Drop by, drop in i drop round. Do koloru, do wyboru. Nie ma żadnej różnicy. Czyli śmiało możemy je tutaj podmienić, tylko będzie drobna różnica. Jak użyjecie come round, to dajemy dalej, to wtedy musimy powiedzieć to, come round to, czyli come round to us. Natomiast jeżeli użyjecie te trzy frazale z drop by, to nie może być w ogóle ani to, ani us. Po prostu drop in, wpaść. Czyli na przykład why don't you drop in next weekend, ok? Czyli jeszcze raz, come and visit us, came round, come round to us, no i drop by, drop in i drop round bez tego zaimka. Ok? Podzielcie się w komentarzu, jak wam poszło.